Kupuj gry na G2A.com z kodem H87 3% zwrotu od każdego zakupu. Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku City Skylines. Słuchajcie, ci co byli na live'ie wczoraj, to tam widzieli, że coś nieco zacząłem sobie tutaj robić tą strefę starego miasta. Może włączymy sobie, słuchajcie, rozgrywka, cykl dobowy musimy ponownie wyłączyć, bo trochę już przeszkadza. Mamy tutaj oczywiście stare miasto, mamy wieżę Eiffla, całkiem ładnie się prezentuje. Niestety, kurczę, strefa europejska nie działa mi na strefie handlowej, no niestety, ale tutaj całkiem ładnie się to rozbudowuje. Mamy kanały, mamy oczywiście kompleks świątynny, mamy oczywiście tutaj rezerwat pand. Tutaj mamy na razie autostradę, która poniekąd dobrze sobie radzi, ponieważ też widzę dużo osób stąd jeździ tą autostradą i bardzo dobrze. Zmieniłem troszeczkę koncepcję jeszcze, która będzie jeszcze tam inaczej wykorzystana. A dzisiaj w odcinku, słuchajcie, budowa lotniska. I tą budowę lotniska będę chciał właśnie gdzieś tutaj walnąć. I słuchajcie, też najważniejsza rzecz, bo pisaliście tam, że o, te tory są źle zrobione i tak dalej. Spokojnie, ja mówiłem, osiągnę 80 tysięcy mieszkańców i dopiero jak już będę miał możliwość wykupienia tych po prostu kratek, to przebuduję całkowicie kolej. Także o to się nie martwcie, że ta kolej jest na razie zrobiona tak na odczep się. Dobra, słuchajcie, tak. Kwestia przejazdu tutaj. Mam jeden tip. Żeby wstawić tutaj coś takiego. Po prostu tylko i wyłącznie do zjazdu z autostrady. Znaczy zjazdu, no. Zjazdu, nie zjazdu, ale wiecie, żeby po prostu mi się tutaj no do tego do lotniska uwikłali. Dobra, tutaj będziemy mieć to. O, myślę, spokojnie. Dobra. Tu zrobimy coś takiego. Tutaj musimy się podpiąć. Tutaj też zrobimy podobnie, ale może tak. Dobra. No i tutaj się teraz pasuje wpiąć. Okej. 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 Okidoki. Może tu nie wygląda to rewelacyjnie, ale to później będziemy musieli troszeczkę zmienić. Nie wiem, czy właśnie zostawić tutaj tak. Może jeszcze tutaj zrobimy troszeczkę taki dłuższy ten. Okej. A tu rzecz jasna już będziemy schodzić w dół. Dobra. Tutaj musimy tylko sobie zmienić to. Dobra, no i teraz tutaj taki łącznik standardowy. Co byśmy tu mieli? Aha, mamy coś takiego. Jak to miejsce już zajęte? Przez kogo niby? Taki tyłek tutaj, nie?
Aj, aj, aj. Dobra. Okej, w porządku. Dobra, tutaj pójdzie kawałeczek po prostej. Okej. Tutaj pasuje zrobić mały zakręt. Okej, i znowu po prostej. Fajnie to wygląda nawet, tutaj też taki mostek się zrobił. Dobra. Teraz tak. Pasowało jakieś takie rondeczko, bym powiedział. Może być. W zasadzie nie wiem, czy się tego nie pozbyć tutaj, tych kładek. No, chyba tak. Pozbędziemy się tych kładek. Dobra. To, żeby ładnie wyglądało. To oczywiście w środek coś wymontujemy. Kurde. Kurde, kurde, kurde. Wszystko za duże. Ach. No to nie wejdzie. Kur. A tak chciałem, żeby... Ajajajajajajajajaj. Było idealne przecież tutaj. A nie mam takiego jakiegoś normalnego ronda tutaj? Coś to sami sobie zaraz sobie ogarniemy temat ronda. Może ciutkę większe. Mamy w sumie. Takie by wystarczyło. Zrobimy mały demontaż. Okej, zrobimy to w ten sposób. Czyli tak, tu musimy ustawić to. Okej, jak najbardziej. Tutaj to. O, i tutaj nam teraz elegancko w środeczek coś, nie coś powinno wejść. To nam wejdzie, a ewentualnie to. Więc nie wiem, czy fontanna taka, czy ten... A, może być taki obelisk. Okej. No i fajnie. Chociaż... No właśnie, chciałbym, żeby... O, właśnie, znacznie lepiej. Dokładnie. Dobra, tutaj. Tutaj rzecz jasna damy. Tak się zastanawiam, czy to nie zrobić jednokierunkowe, a tu w jednokierunkowego wjazdu. Pytanie jeszcze, jakiego rozmiaru jest to lotnisko, które obecnie tutaj będziemy montować. Zobaczmy sobie. To lotnisko będzie dobrze zmontować gdzieś tutaj. No, powiem, że nawet nie spodziewałem się, że to takie duże będzie. Dobra.
Okej. Tylko pasowałoby znowu zrobić pewien myk. Nie wiem, czy mi ten pewien myk wyjdzie. Kurde, to by było dobrze, to chyba lotnisko najbardziej postawić. To zawsze moglibyśmy się tak podłączyć. Później tunelem tutaj. Nie do końca mi się podoba opcja tego mostu, więc czy mógłbym? Tak, mogę. Taki wspad. No teoretycznie mogłoby to być. Pasuje mi teraz tak, wyrównać tutaj teren. Właśnie tak. Dobra, tego się już pozbędziemy. To mi kompletnie tutaj nie leżało. Dobra. Okej. Pięknie. I teraz tak. Potrzebujemy tutaj jednokierunkową. Może być stąd. Okej, tak. Choć teoretycznie mógłbym zrobić jeszcze to inaczej. A mianowicie... Mógłbym to tak, ale musimy to skrócić troszeczkę. Czy ja chcę, żeby to tak było? W zasadzie nie ma znaczenia, słuchajcie, jak będzie, bo tak czy siak będą nam się tutaj stworzył. Czy stworzą nam się poniekąd korki. Ewentualnie mógłbym tutaj aleją taką. No, to może aleja będzie lepsza. Dlatego znowu aleja jest tutaj taka dwupasmowa i... Po części nie wiem, czy to jest też dobre rozwiązanie. Albo po prostu dokładnie. Zbyt strome zbocze, dobra, już nie jest strome. Dali to tu. Okej, tu będzie lotnisko. Tu przy lotnisku pasowałyby taksóweczki, jak nic. Przy taksóweczce tu by pasowało znowu też kolej postawić jakąś. Tylko pytanko, jak my będziemy chcieli, żeby... A, kolej będzie jeździć na pewno tędy, więc tutaj możemy jedną odnóżkę dać. Nawet tutaj damy tu. Dobra, tu będzie kolej na bank. Metro. Jak nam idą te linie? Byśmy się podłączyli do tej tutaj linii. Więc myślę, że tutaj. Tu będzie git postawić metro. Tramwaje też tutaj puszczę. A tutaj non-stop bus terminal. Okidok. Ewentualnie... Ile ma tego autobusów? A wydajność. Jakaś wydajność?
To mi się podoba. Ładny jest. Okej. Tutaj byłyby oczywiście jakieś suwenirsy. Dobra, pasuje tutaj oczywiście ogrzewanie, wodę i te sprawy. Dobra. Okidoki. A to pociągniemy oczywiście stąd. Dobra, prądy. Prąd. Tyle prądu w całym łóżku. Może tak. Na razie tak. Dobra, stąd sobie prąd weźmiemy. Okej, okay, trzeba wyznaczyć oczywiście tunel metra. Dobra. Jak to zbyt strome zbocze? Nie, kur... Serio. Więc zrobimy to tak, żeby... Może być, w zupełności. Dobra. Teraz tak. Pyk. Pojedziecie do tej stacji metra. Do następnej. Do tej. Tej. Czekajcie, jedziecie tędy. Tu jest strefa. Wiecie co, mam nadzieję, że się nie obrażą, ale puszczę ją do tej tutaj, ponieważ tu jest blisko strefa turystyczna, handlowa i tak dalej. Okej, może być tu. Może być tu. No i oczywiście tutaj. A tutaj puścimy drugą, ale w drugim kierunku. I ona pojedzie nieco inaczej już. Tutaj. Ty pojedziesz sobie. Tędy. Tędy. Okej, tędy. Tutaj. Tutaj oczywiście. I tędy sobie wrócisz. I zrobisz pyk. Dobra. Okej. Autobusy. Autobusy pasowało gdzieś z centrum zabrać. Zrobić taką linię. Wiem, że oni się mogli na przykład przesiadać gdzieś tutaj w centrum do tego autobusu. I mam pewien pomysł. Tutaj w drogach gdzieś widziałem. Takie fajne, tylko muszę to znaleźć. O właśnie. Coś takiego. To musimy znaleźć do tego dogodne miejsce, powiem wam. Czy oni tu się mogli przesiąść? Tu jest niby takie dosyć szybkie połączenie, widzę też. Przez autostradę i przez tego. Ewentualnie tutaj.
Nie? Mógłby tutaj taki być, taki hubik przeładunkowy. Tutaj damy po prostu taksóweczkę jeszcze, żeby ewentualnie ktoś mógł dojechać sobie tutaj taksóweczką. Proszę bardzo. Taksóweczki sobie są. Czy metro stąd daleko jeździ? To w sumie daleko, mógłbym to spokojnie zrobić. A, tu jest ten, to. Nie opłaca się. Autobusy. Autobusy. Dobra, stąd sobie zrobimy drogę, autobus na tam na lotnisko. Więc pyk, zaczynamy stąd. Wyjeżdżamy. Wyjeżdżamy chyba sobie tutaj. Pojedziemy, może chyba nie będziemy się pchać w to centrum. Wypchamy się, może się wypchajmy w to centrum, pojedziemy tędy. Czekajcie, jak patrzę, którędy. Którędy by było najlepiej. Pasowałby mi faktycznie tędy, bo bym się wbił tutaj na tą autostradę później. Cyk, tędy. Tu byśmy się zrobili, cyk, cyk. I byśmy też tędy wrócili, dobra. To przerzucimy przez ten. Przez strefę. Przez strefę handlową. Tu. Dobra, teraz będzie tu. Okej, wy musicie wyjechać tutaj na tą autostradę. I to w zasadzie będzie jeden przystanek, nie? Pyk. A, czyli to co tutaj muszę mieć drogę też? No to wygląda. Kurde, to czekaj. Skoro to ma tutaj wyjeżdżać, to pasuje, żebyśmy to zrobili tu. Tak. A tu zrobili drogę. Nawet jednokierunkową, ale zrobili. Może szkóry. Cholera jasna, no, uwielbiam to. Ale może tutaj wejdę. Powinienem się tu zmieścić z drogą, dobra. Oczywiście. Szlak by to, no. Tak nie wjadę. Kurwa. Nagle to miejsce jest zajęte, ja pierdolę. Musimy jeszcze raz przesunąć kawałeczek, chociaż możemy się przesunąć. I teraz będzie git. Dobra, tutaj możemy dać w sumie kierunkową i tutaj na przykład postawimy jeszcze KFC. Stacja benzynową. Czyli mogę ewentualnie zaparkować sobie gdzieś. A tutaj. Okej. Pa. Nigdy nie pamiętam, gdzie to jest.
masz ci los. Tu. Ach, tu jest ta kurde wieża nikomu niepotrzebna. Dobra. To weszło. Okej. Parking przy lotnisku jest. Dobra. Drzewka, 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 drzewka. Dobra. Dobra, tu damy to. Tu damy jakieś biura może malutkie, żeby coś tutaj... Niby, że coś się tam dzieje. Dobra, jakiś zarząd. Dobra. I wracamy do... przystanków. Dobra, i przystanek tutaj pod tym. Tu, pod tym. I jeszcze damy jeden ewentualnie tu. Heja banana, wracamy. Teraz chciałem, jak rzucimy, to zjedziemy sobie tutaj. Damy tu. Tu. Tutaj. 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 I wracamy. Tu. Okej, bardzo dobrze. Czyli autobusy typowo do lotniska już są. Typowo. Dobra. Lotnisko sobie jest. Czyli tak, brakuje nam jeszcze tylko połączenia z koleją. Ale tak jak mówiłem, kolej to jeszcze tutaj no... kwestia tych nieszczęsnych połączeń. Torowych. Okej, ale tak, tutaj na pewno będziemy puszczać tą, więc tutaj na pewno możemy już zrobić sobie no to jest tak, jak ja bym chciał na przykład tak, nie? O, może być, dobra. Pytanie, czy stąd kolej będziemy chcieli tu podłączyć, to pasowałoby w zasadzie. Tutaj byśmy zrobili jedną trasę dla pasażerów, a drugą trasę dla tych. Dla... No, jak oni się zwoł? Towarów. Tylko czy jakoś tędy będę mógł to wymadzić, żeby w miarę sensownie tu się dostać, ale nie wiem, czy mi to wyjdzie. Chciałbym teraz na drugą stronę tego. Co jest? Co jest? Dlaczego to tak dziwnie pokazuje? Przez to drzewo chyba. Więc wytniemy trochę drzew, które są tutaj. Chciałbym to puścić tędy też w zasadzie. Tą kolej. Może wam pokażę na razie, jak ja bym chciał to
puścić. Pasowało na prosto. Pieprzone przyklejanie, no. Dobra. Tak bym chciał, ale... Zakładam, że mi to może... nie wyjść tak, jak ja chcę. Aczkolwiek... Ale możemy tutaj troszeczkę to skrócić. Właśnie tego się obawiałem, ale możemy troszeczkę wypuścić ten tor jeszcze tutaj, nie? Teoretycznie. Aż tyle. Kurde, to naprawdę taki leciutki ten zakręt, żeby był. Spróbujemy jakoś inaczej to rozwiązać. Co? Ewentualnie możemy zrobić tunel po prostu. Może faktycznie tunel będzie lepszym rozwiązaniem niż wkładanie tego, wiecie. Wiecie gdzie. Perfekto. Zaczepiście, dobra. Czyli teraz tak, stąd sobie możemy znowu lecieć tymi torami. Ale już na powierzchni, rzecz jasna. Dotąd to by pasowało znowu zrobić przejazd kolejowy. Okej. Tutaj damy to. Okej, elegancko. Przecież te pociągi towarowe też, żeby tutaj jakiś rozjazd ewentualny miały. Ale patrzcie, tu ludzie o tym dworcu. Masakra. Dobra, no i jako tako... Może to nie jest za piękne, ale... Ale grunt, że funkcjonuje. Dobra. Tak jak mówiłem, to będzie sobie działać, ten tor, bo ten tor tak naprawdę teraz nie działa w ogóle. Więc w zasadzie to jego możemy... Możemy, czy nie możemy? Teoretycznie... Teoretycznie to... Ale go zostawię. Aczkolwiek nie, możemy go... ...outnąć.
Chociaż nie, nie możemy go otoczyć, ponieważ tędy sobie później puszczę też tą. No. Towarówkę. No. Tracimy ludzi, kurde. A nie zyskujemy, masakra. Co oni potrzebują? Oni chcą tych mieszkalnych rejonów. Dobra, pasuje wam gdzieś tutaj wybudować jeszcze. Tutaj. Tutaj, tu. O. Damy pauzę, żeby nie tracić nie wiadomo ile mieszkańców. Tutaj mamy tą aleję. Ja nie wiem, czy ta aleja po prostu będzie... Spróbujmy po prostu zrobić to tak. Tutaj nie ma tych, więc oni sobie będą mogli tutaj zjeżdżać i wyjeżdżać. Bo nie zrobię im w ten sposób, bo to jest, nam się stworzy... skrzyżowanie, aczkolwiek... Aczkolwiek, czemu by nie? Zawsze to jest jakaś opcja przejazdu. To nie musi być super ekstra realistyczne, bo wiecie jak to jest w tej grze, nie? Dobra. Dobra. Tutaj zrobimy tak, bo ponieważ. Okej. Dlaczego zrobiłem tak, a nie inaczej, bo... nie chciałem, żeby tutaj tam się też oczywiście te korki stworzyły, więc... zrobiłem takie dziwniejsze połączenie. Dobra. Tutaj przez środek mógłbym... Zobaczmy, jak to wyglądało. W sumie nie tak źle. Dobra. Okej. Okay. Tu nie ma takiego, to bym sobie... To trzymał się tutaj wpiąć, ale nie chcę się tam wpinać, więc... W zupełności wystarczy. Dobra, tu ogrzewanie jest. Prądy też sobie raczej zasięgną. Troszeczkę, dobra. Teraz tak, edukacja, tu stoimy. Tu by pasowała szkoła jedna. A nie, szkoła jest akurat. Dobra, ale średniej nie ma. Więc postaram postawić się tutaj średnio. Może tutaj na rogu. U, uniwerek jeszcze wydala, ale też tak średnio najeżdża. Więc tutaj koło tego dam im wydział. Troszeczkę dalej, żeby wiecie. Dobra. Policja. Tutaj na razie jako tako powinni dać radę. Straż pożarna daje tutaj radę. To też daje radę. Status spalarni. Właśnie te spalarnie. Może tą dostawię większą jedną. Jak? Jak ona zacznie funkcjonować? No. Zatrudnijcie szybciej. Dobra, dajmy jej chwilę. Ale powinno być w porządku. Może tutaj jakieś parki jeszcze. Może to im damy. Okej. Boisko, żeby dzieciarnie miała gdzie grać, czy coś ogólnie z czasem wolnym robić. Dobra. I tutaj może po drugiej stronie koło szkoły. Albo tu, o tu idealnie wejdzie. Kawiarnia. Dobra. Na razie wezmę to dookoła. Okej. Okay. Jest w ogóle jakaś dzielnica? Nie ma tutaj dzielnicy. To co to jest? Jaka to strefa?
też mieszkalna. Ha, ha, ha. No to nieźle. To zrobimy tutaj strefę mieszkalną, kolejną. Pyk. Proszę bardzo. Tutaj dam wam jeszcze... budownicy mieszkaniowe, zachętę dla rowerzystów i obszar VIP. Ok, obszar VIP. Damy tutaj oczywiście, żeby nie było, schron. Bank. Jesteście zadowoleni. I w ogóle. Dobra. Spokojnie, tutaj zaraz prądy będziecie mieć. Jeszcze dzisiaj akurat nie wbiję tych 80 tysięcy, ale powoli nam się wprowadzają, więc jest git. Czysto 31 nagle. O, minus 22. Jednak 300 osób się wprowadziło, a 22. Nie, wyprowadzam się. Słuchajcie, mogę wam jeszcze nawet obniżyć podatki, żeby was tutaj zachęcić. Proszę bardzo. 12%. No. Niskie podatki. Jak tam w ogóle to funkcjonuje? Ile jeszcze pasażerów nie nabiło? Tutaj też nie. Samochodów też jako tako brak. Ale myślę, że tu z czasem będzie dobrze. Przyspieszmy sobie czas. Zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że powinno to ruszyć. O, jaki tutaj ładny budyneczek, patrzcie, ho, ho, ho. Rezydencja Szydłówek. Czy jakieś biuro by mi tutaj gdzieś walnął, żeby oni ewentualnie mogli gdzieś iść do pracy. W razie czego. Mam gdzieś jakieś miejsce. Tutaj mogę wam zrobić trochę biurowej strefy. To chcecie męczyć o tą strefę przemysłową, ale to te przemysły biura, więc... O, zafajcyło się. Tak. Kurde, 5000 mieszkańców brakuje, no. No masakr. Tutaj może wam sobie taką malutką strefę handlową, żebyście mieli gdzie zakupki zrobić. Wy. Kidułki. Tutaj na przykład jakieś biura, gdzie będą po tym uniwerku, po tym wydziale na przykład praktyki odbywać. Dobra, no jest powiedzmy. Powiedzmy, że jest dobrze. Powoli, powoli do celu. To powinni poprawić naprawdę. Patrzcie, tu są trzy pasy. Dwa pasy. Wolne w zasadzie. Zamiast ci, co chcą skręcać, żeby się ustawić na tym pasie, to wszyscy widzicie, to jest. I to jest lipa w tej grze. To głównie tworzy korki. No patrzcie, ja sobie teraz kliknę tutaj w korki i patrzcie, co tutaj się dzieje. I to nie jest, że drogi są źle zbudowane czy coś. To po prostu gra leży. Wyłącznie problem i wina gry, bo gdzieniegdzie tych korków mogłoby kompletnie nie być. Ja korki mam w mieście, no, na chwilę obecną sakramenckie.
No ale to niestety, no jeżeli, tak jak mówię, wykorzystują tylko i wyłącznie, no tak tutaj głupieją, popatrzcie co tu się dzieje. No to niestety korki się będą tworzyć, no bo... No niestety, no taka... Taka jest opcja, no patrzcie, żeby oni mogli spokojnie sobie tutaj jechać, to... Nie wiem, zmieniają decyzję w którymś momencie i nagle... I robią tutaj korek, patrzcie, ten no, jednak ci się puszczają, ci stoją, ci się znowu puszczają tutaj i stoją. To jest denne rozwiązanie w tej grze, no ale zobaczymy, do czasu aż kiedyś tego nie naprawił, no to niestety, ale... Nie ma co liczyć, no na chwilę obecną jak widziałem live z tego nowego DLC Mass Transit, no to niestety, ale tego nie poprawili. Ogólnie unikają jakoś odpowiedzi na to pytanie. Także wątpię, że coś się w tej kwestii zmieni. No zobaczymy. Dobra, słuchajcie ludzie, na dzisiaj kończę, 46 minut. Powiem wam, w tej grze czas leci tak sakramencko szybko, że nawet nie wiadomo kiedy. No, rozpoczynasz grę i myślisz, że to jest 20 minut, to już jest powiedzmy 50 minut. Także cóż, słuchajcie, dzięki za uwagę. Jak wam się oczywiście podobało, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz, to jest subnijcie kanał, co być też na bieżąco. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, pa pa.